Informacje o tym tragicznym wydarzeniu pod Smoleńskiem odebrałem z ogromnym bólem i żalem i z niedowierzaniem, bo to wydarzenie to wpisuje się w najbardziej dramatyczne wydarzenia narodu polskiego. Można porównać je do katastrofy pod Gibraltarem, w której zginął generał Sikorski. I to wydarzenie od razu intuicyjnie wskazywało, że na pewno będzie miało to duże znaczenie dla jakby dalszego funkcjonowania kraju, szczególnie w najbliższym czasie. Także oprócz tego czynnika ludzkiego, żalu po osobach, które zginęły, też nie bez znaczenia jest ta sfera funkcjonowania państwa. A więc tym bardziej większy żal, że to musiało akurat spotkać nasz polski naród. Wyraziłem nawet to, te słowa, o których mówię, wpisałem w księdze kondolencyjnej, która jest wyłożona w Muzeum Regionalnym. Wyrażam również głęboki żal i smutek z tego powodu i chciałbym złożyć najserdeczniejsze kondolencje rodzinie wszystkich zmarłych. Ten czas jest takim czasem, który nas, Polaków, mieszkańców Kutna i nie tylko, no jakby jeszcze bardziej połączy. To, co działo się 5 lat temu, po śmierci papieża, to tutaj mamy takie nowe wydarzenie, które chyba pozwoli nam przybliżyć się do siebie i pokonywać te wszystkie kłótnie, swary, które w ostatnim czasie były takie intensywne. Otrzymaliśmy telegram pocztowy z kondolencjami na moje ręce od firmy Lampre o następującej treści. Lampre Polska, rodzina Galbuzera i Bruno Karenini składają najszczersze wyrazy współczucia z powodu tragicznej śmierci prezydenta Rzeczypospolitej pana Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich towarzyszących osób. Myślę, że takich telegramów i kondolencji będzie więcej. O tragedii dowiedziałem się, będąc na cmentarzu katyńskim. Kiedy już oczekiwaliśmy na przybycie pana prezydenta i osób mu towarzyszących. Wówczas ktoś z posłów, przepraszam, nie pamiętam kto, podszedł do mnie i pyta mnie, czy słyszałeś, że coś się stało z samolotem prezydenckim. Mówię, ale co się stało? No nie wiem. Są dwie wersje. Mów jakie. No jedna, że jakaś awaria, a druga, że się rozbił. Po 15 może minutach, może po 10 od tego momentu już dziennikarze otrzymali informację i podano tę najgorszą, tę najstraszniejszą. W tym momencie ludzie zaczęli płakać. Ludzie ściskali się wzajemnie. Były różne reakcje. Niektórzy zaczęli słabnąć. Była oczywiście jakaś obawa, aby nie doszło do jakichś histerycznych zachowań, które są możliwe w tego typu sytuacjach. I kapłani będący z nami zapanowali nad tą sytuację. Po prostu natychmiast zaczęliśmy się modlić. I wszyscy skupialiśmy się na modlitwie. Prezydent nasz zawsze chciał, żeby o Katyniu usłyszał świat. Usłyszał, ale zbyt chyba mocno i zbyt boleśnie. To był największy patriota RP. Wspaniały, uczciwy człowiek, cudowny. Nie mówię już o żonie Marii, która towarzyszyła mu. No, wczoraj oglądając to wszystko, to przyznam szczerze, że jestem w szoku do dzisiaj.